medyczna marihuana z Allegro. Dobrze słyszeliście, dzisiaj ją sobie zamówimy, znaczy już zamówiłem i sprawdzimy, czy mnie wyleczy. Ja jestem Mops, a to jest Week, a Week, a Week, Week. Zaczynamy. Week, Week, a Week, Week. Elo 420, kochani karfani, Weed Week, czyli jedyny kanał w Polsce, który co środę przedstawia wam najciekawsze nowinki, news, ciekawostki ze świata konopia. Na koniec rozdajemy sobie prezenty, bo mamy guest. W poprzednim odcinku wygrała ta osoba. Prima Aprilis. Nie ma konkursu. Tak naprawdę to YouTube zrobił Prima Aprilis, ponieważ usunął ten film, którego dotyczył konkurs. No a co za tym idzie, usunął wszystkie komentarze, a co za tym idzie, nie mogłem wybrać osoby, która wygrała. Ale spokojnie, jest aplikacja Rollmops, wbijajcie do mojej apki, znajdźcie tam sobie post z Greenoutem, napiszcie tam komentarz i na pewno kogoś wylosuję. By the way, widzimy ten matching, kwiatuszek, kwiatuszki do czapki. Przypadek? Nie sądzę. Przechodzimy do odcinka, ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, moi drodzy, witam was w mojej domowo-garażowej kwarantanny. Stosuję się w 100, no w 90% do tego wszystkiego, poza małymi wypadami niezbędnymi. Nie dajmy się też zwariować, ale stay the fuck home. No i oczywiście zachęcam do pobrania aplikacji Rollmops. Pierwszej, jedynej takiej aplikacji w Polsce, konopnej aplikacji w Polsce, która wysyła wam codziennie powiadomienia o nowych różnych ciekawostkach, artykułach, nowinkach, ale również o rabatach i promocjach z branży konopnej. Lecimy z odcinkiem. Na samym wstępie chcę bardzo, ale to bardzo wyraźnie zaznaczyć, iż przyczyną nagrywania tego odcinka nie jest strzelanie do bohaterów dzisiejszego odcinka, czyli sklepów, które sprzedają na Allegro medyczną marihuanę, przynajmniej tak ta aukcja się nazywa, tylko jest autentyczny e-mail od czytelniczki Cannabis News, która pragnie pozostać anonimowa. Witam redakcję Cannabis News. Na wstępie pragnę podziękować za pracę, którą wykonujecie, pomoc pacjentom i uświadamianie społeczeństwa. Bardzo nam miło. Gdybym sama więcej czytała i dokładnie słuchała waszych materiałów, zapewne problem, którego opiszę, nie miałby miejsca. Mam 62 lata i jestem pacjentką medycznej marihuany. Dotychczas leczyłam się na własną rękę, jako że na susz z apteki najzwyczajniej w świecie mnie nie stać. No, nic dziwnego, taki mamy kraj. Szukając różnych sposobów terapii, natrafiłam na poniższą aukcję. No i tutaj jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie nie zamieszczę linków do tej aukcji, ponieważ chcę, aby te sklepy również pozostały anonimowe. Nie chcę tutaj nikomu jakby szkodzić, jest to bardzo jasne, ale do tego przejdziemy też później. Zamieściła tutaj nam czytelniczka link do aukcji, z której kupiła rzekomo medyczną marihuanę. Sklep na zapytanie, czy to rzeczywiście medyczna marihuana, odpisał, że tak. Nie dosłownie, ale z wiadomości dało się wywnioskować, że otrzymam produkt, który mi pomoże. No, przejdę później do korespondencji ze sklepami, jestem w stanie to zrozumieć. Przyznam szczerze, że na internecie znam się średnio, trudno mi wyłapać, co jest prawdziwe, a co jest tak zwanym fejkiem. Przypominam, pani miała 62 lata. Słyszałem historię, gdzie pacjenci kupują olejki czy marihuanę przez internet i pomyślałem, że podobną aukcję trafiłam. Skuszona niewielką ceną, zamówiłam, powiem krótko, działanie zerowe. Dosyć szybko doszłam do tego, że kupiłam konopię CBD, a nie marihuanę medyczną, jednak aukcja właśnie w taki sposób się nazywała. Marihuana medyczna, CBD, ileś tam procent i tak dalej, i tak dalej. Dopiero po fakcie dowiedziałem się, jaka jest różnica między konopiami CBD a marihuaną i tak dalej, i tak dalej. Zapewne jest to chwyt marketingowy i dla 90% klientów widoczny na pierwszy rzut oka, jednak mnie wprowadziło to w błąd i chciałem zwrócić uwagę na ten problem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem to już trochę prywatnych rzeczy. Dziękuję bardzo za ten list, pani też odpowiedziałem i teraz przechodzimy już do odcinka. No i ten właśnie list i nic innego, żadne wojowanie ze sklepami jest przyczyną nagrania tego materiału. No i przyznam się szczerze, że sam, skuszony tą ofertą medycznej marihuany, postanowiłem zamówić sobie kilka próbek, dwie próbki suszów tego medycznego, medycznej marihuany. Tu mam medyczną marihuanę CBD z Allegro i medyczny hasz CBD z Allegro, moi drodzy. I zanim przejdziemy do recenzji tych produktów i pokazania mojej korespondencji z niektórymi ze sklepów, ponieważ dwa pofatygowały się na jakąś wymianę zdań, zresztą pokażę wam to na koniec. Powiedzmy sobie, czym jest medyczna marihuana? Marihuana to potoczna nazwa kwiatów żeńskich roślin konopi indyjskiej. Jest bardzo wiele odmian, różnych strainów konopi indyjskiej, które zawierają różne profile jakby substancji aktywnych biologicznie, takich jak flawanoidy, terpeny, kanabinoidy i wiele, wiele, wiele innych. Oczywiście te najbardziej popularne, znane jakby
masą, to są kanabinoidy, a z tych te najbardziej popularne to jest oczywiście THC i CBD. Co wcale nie oznacza, że medyczna marihuana ma tylko THC albo tylko CBD. No dobra, tylko kiedy ta marihuana staje się tą marihuaną medyczną? Moi drodzy, to czy stosujemy marihuanę do celów medycznych czy rekreacyjnych, poniekąd już definiuje, czy dany topek, oczywiście to jest CBD, chociaż nie wiadomo, zgodnie z aukcją jest to marihuana medyczna. W każdym razie, to czy stosujemy marihuanę medyczną do celów rekreacyjnych czy medycznych, już definiuje, czy dany topek jest marihuaną medyczną czy marihuaną rekreacyjną. Mówiąc prościej, jeżeli używamy marihuany do relaksu, do poprawy nastroju, kolokwialnie mówiąc do zjarania się i nie towarzyszą temu żadne procesy mające na celu złagodzenie objawów chorobowych, mamy w rękach marihuanę medyczną. Natomiast jeżeli spożywamy konopie indyjskie w celu łagodzenia objawów chorobowych, pomaga nam to w poprawie naszego stanu zdrowia, mamy wtedy do czynienia z marihuaną medyczną, moi drodzy, a tych chorób naprawdę jest sporo. Stwardnienie rozsiane, przewlekłe bóle, na przykład zapalenie neuropatyczne stawów, padaczka lekooporna, nowotwory, poprawia to wtedy apetyt, przeciwwymiotnie działa, obniżanie lęku, Alzheimer, jaskra, Parkinson, AIDS, anoreksja, stres, lęk, depresja, bezsenność, no lista jest naprawdę szeroka. W Polsce szacuje się, że mogło być nawet ponad 1 000 000 pacjentów, którzy mogliby z tego skorzystać, ale wracając do tego zagadnienia, jeżeli cel medyczny przyświeca odpaleniu jointa, czy wzięcia olejku, czy wzięcia czopków, to wtedy w dłoni mamy marihuanę medyczną. No i jest to oczywiście punkt widzenia jakby ideologiczny. No ideologiczny, ponieważ jest kilka bardzo istotnych kwestii, które pozwalają odróżnić marihuanę medyczną od tej rekreacyjnej, a ściślej mówiąc jest kilka warunków, które muszą być spełnione, aby ta marihuana była dostępna w aptece, moi drodzy. Zawartość substancji w produkcie. Marihuana medyczna musi posiadać dokładny opis substancji zawartych w produkcie, czyli stężenie kanabinoidów. Faktyczne stężenie nie może odbiegać od tego napisu na opakowaniu, a jeżeli już, to musi być w marginesie błędu również napisanego na opakowaniu marihuany medycznej. No, w kofiku na przykład takich wymogów nie ma. No a po co jest ta informacja? Jest ona oczywiście niezbędna dla pacjenta i przede wszystkim dla lekarza w momencie dobierania odpowiedniej terapii, w momencie dobierania odpowiedniego dawkowania. Proste, proste. Lecimy dalej. Standaryzacja suszu. Marihuana medyczna musi być produktem zgodnym z wymogami rynku farmaceutycznego, rynku medycznego. Czyli każda partia kwiatów powinna mieć podobne zawartości substancji czynnych. Jak wiemy, jest to roślina, nie ma 100% pewności, że każdy topek będzie identyczny, każdy topek będzie miał takie same dokładnie stężenie, tak więc to, co trafia do pudełek medycznych, podlega dokładnej selekcji, żeby każdy z tych kwiatów miał mniej więcej to samo stężenie i ratio THC do CBD. Więc dobre i ładne kwiaty o podobnych stężeniach kanabinoidów trafiają do pudełeczek, etykieta, a następnie do aptek, a cała reszta jest odrzucana i eksportowana do Polski. Przepraszam za ten żart, bo to tak naprawdę nie jest w ogóle żaden żart. Ci, co kupowali medyczny susz, który był dostępny w aptekach, widzieli, jakie on był jakości, bardzo słabej jakości. A dlaczego tak mówię? Ponieważ widziałem produkt tego samego producenta, ten sam rodzaj. W niemieckiej aptece wygląda on znacznie, znacznie lepiej, więc no niestety dostajemy jakieś ściepy z Europy, no ale trudno. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że nasz rząd coś zadziała, a najfajniej by było, jakbyśmy mieli własne narodowe uprawy. Lecimy dalej ze standaryzacją. Susz medyczny nie powinien zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń, takich jak szczątki metali, pleśń czy pestycydy. Marihuana medyczna jest uprawiana w kontrolowanych uprawach, pod okiem specjalistów, w stabilnych warunkach, bez jakichś boosterów, chemii i tak dalej, i tak dalej. Przy suszu medycznym znamy dokładne miejsce też pochodzenia tego surowca, jaki jest producent, gdzie ona była uprawiana. Przy suszu rekreacyjnym nie ma takich wymogów. Mówię tutaj oczywiście o kofikach, o miejscach, gdzie ten susz legalnie można nabyć. Oczywiście w USA, w Kanadzie jest to już inaczej. Tam mamy więcej informacji na temat danego weedu, no ale długo nam jeszcze przyjdzie czekać. Wypatrujemy póki co niczym szczepionki na koronę. Dobra. Nie heheszkujemy na ten temat, lecimy dalej. Dobrze, kontynuując temat pochodzenia surowca, warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo istotną rzecz. Musimy pamiętać, że konopia siewna przemysłowa to nie to samo, co konopia indyjska. Konopia siewna przemysłowa, czyli prawdopodobnie ta,
No, na pewno ta. Nie posiada w sobie tak wielu substancji leczniczych, biologicznie aktywnych czy odurzających, jak konopia indyjska, a są one niezbędne podczas stosowania terapii przy wielu ciężkich schorzeniach, na które najzwyczajniej w świecie marihuana medyczna pomaga. Te rośliny, czyli konopia przemysłowa, wykorzystują całą swoją energię przede wszystkim nie do produkcji kwiatów, tylko do produkcji silnych, mocnych włókien. Oczywiście można odpowiednio uprawiać taką konopię włóknistą, jakoś ją tam trimować, przycinać, pielęgnować w taki sposób, aby dawała ona jak największe kwiaty, a nie inwestowała tej energii w produkcję włókien, jednak to nigdy nie będzie to samo, co z konopi indyjskiej. Mówię tutaj już o wyprodukowaniu jakiegoś leku, czyli na przykład oleju. No i jako, że w Polsce nie można oczywiście uprawiać konopi indyjskich, firmy produkują olejki czy różne inne suplementy i produkty lecznicze, znaczy nie w cudzysłowie lecznicze, to nie są oficjalnie, one nie są na liście leków, ale pomagają i wiem to z autopsji, wiem to z mojej najbliższej rodziny, naprawdę działanie jest fenomenalne w niektórych przypadkach tych olejków CBD. W każdym razie nie można zapomnieć, że produkowane one są z konopi włóknistej czy też z izolatów i nie będzie to nigdy tak dobry jak pełny wyciąg z konopi indyjskiej. No i mówię tutaj oczywiście o pacjencie, dla którego wskazane będzie stosowanie marihuany medycznej, a nie samego CBD. Tak więc kończąc ten temat rekreacyjnej i medycznej marihuany, jedna istotna rzecz. W Polsce, gdzie nadal tego leku w aptekach nawet nie ma, jeżeli jest, to jest bardzo niskiej jakości i jest drogi, no najpewniejszą drogą na leczenie siebie, jest niestety zejście na ścieżkę nielegalnego procederu wytwarzania leku na własny użytek, na własną rękę. No i tutaj musimy pamiętać, że kupując certyfikowane nasiona znanych producentów, gdzie znamy genetykę, gdzie znamy ratio THC do CBD, tak pi razy drzwi, wiemy co wejdzie, i inwestując troszkę czasu w zdobywanie wiedzy na ten temat, polecam tutaj książkę Przemka Zawadzkiego albo Marihuana Growing Bible, jest też fajny kanał Marihuanista i tak dalej, no tylko wtedy mamy tak naprawdę stuprocentową pewność co do leku, który będziemy przyjmować. Przykre, ale prawdziwe. Polska. Jesteśmy po wyjaśnieniu kwestii różnic pomiędzy marihuaną medyczną i rekreacyjną. Wiemy już doskonale, że nie można kupić marihuany medycznej na Allegro. Tym bardziej wiemy, że susz CBD nie ma kompletnie nic wspólnego z marihuaną medyczną. Znaczy, no może mieć coś wspólnego, tyle co wilk z psem, no ale wiecie o co chodzi, nie? Można to łatwo zobrazować, tak samo jak marihuana jest to potoczna nazwa na kwiatostany żeńskich roślin konopi, tak samo susz CBD jest to potoczna nazwa na kwiatostany konopi włóknistej przemysłowej. Tak więc medyczna marihuana na Allegro to nic więcej jak zabieg marketingowy i moim zdaniem chujowy zabieg marketingowy. I żeby tutaj było jasne, ja sobie doskonale zdaję sprawę, że konkurencja jest teraz ogromna, że każdy orze jak może, że każdy chce zarobić. Ja to na serio czaję i wszystkiego dobrego każdej firmie życzę. Róbmy ten hajs, póki możemy robić ten hajs. Dbajmy o własne rodziny i o własny ogródek. Spoko. Ludzie, też chcę sam zarabiać, też mam sam swój własny sklep, żeby w ogóle ten kanał utrzymać, ale sam robię wiele różnych clickbaitów w moich miniaturkach, sam niejednokrotnie popełniałem różne błędy też merytoryczne, czy jeżeli też chodzi o treść moich filmów, niejednokrotnie wytykają mi je od samego początku ludzie o wiele mądrzejsi ode mnie, ludzie, którzy się o wiele bardziej znają i ja to czaję, każdy może popełnić jakieś błędy, ważne, żeby wyciągać z tego jakieś wnioski i ważne też, żeby nie siać świadomie i z premedytacją dezinformacji, no a niestety tak nazywanie w ten sposób takiej aukcji, moim zdaniem jest to jakby w pełni świadome sianie dezinformacji lub żerowanie na niedoinformowaniu niektórych potencjalnych klientów. No i chyba najlepszym dowodem na to jest list czytelniczki, który przytoczyłem na początku. Moi drodzy, naprawdę nie jest to pierwsza taka wiadomość, którą dostajemy do nas do redakcji. No wcześniej to było też od młodszych ludzi. Tutaj wiek tej pani no jakby tak chwycił za serce poniekąd, no bo ludzie, pamiętajmy, róbmy też świadome zakupy w internecie, nie dajmy się od razu zwariować. Teraz w dzisiejszych czasach koronawirusa widzę tak dużo w ogóle banerów, że CBD pomaga na koronę, wzmacnia odporność, w ogóle wiecie, banerki porobili, koronawirus i CBD. No, spoko, skoro taką drogę obieracie, propsuję. Ja sam zauważyłem u siebie w sklepie, że bardzo dużo olejków ludzie też ostatnio zamawiali. Ja nigdy nikomu nie wciskałem, że to jest, nie wiem, jakieś panaceum na koronawirusa albo nagle ci będzie, no,
wzmoże twoją odporność i nie załapiesz tego wirusa. No, według mnie to jest jakaś bzdura. Oczywiście działa to na układ endokannabinowy w organizmie. Oczywiście on mocno współpracuje z naszym układem immunologicznym, no ale to nie jest tak, że teraz sobie kupisz olejek i nie zachorujesz. No, moi drodzy, mi się wydaje, że mój organizm jest bardzo mocno nasycony kanabinoidami, a co roku łapię grypsko. I to czasami po dwa razy. Nie ma leku na wszystko. Rozgadałem się, wracamy do naszego tematu. Co do działania medycznego tej medycznej marihuany z Allegro, czyli suszu CBD. Jest tutaj kwestia sporna, znaczy nie do końca kwestia sporna. Powiem tak, jeżeli działa leczniczo, a wiemy, że no CBD działa leczniczo, ale nie jest to jeszcze oficjalnie na liście leków, sam w sumie nie wiem, czy to by było takie fajne, żeby to już było na liście leków, no bo wtedy, wiecie, nie będzie można tego sprzedawać, nie będzie można sprzedawać olejków, nie będzie można tego też tanio, łatwo kupić, duże firmy w to wejdą, farmaceutyczne, no może być trochę pozamiatane, ale wracając do tematu, jeżeli działa leczniczo, a wiemy, że leczniczo CBD działa, no to poniekąd jest to produkt leczniczy, jednak z marihuaną medyczną nie ma on nic wspólnego, natomiast jeżeli jest to produkt leczniczy, to z tego co wiem, należy spełniać kilka warunków, aby móc sprzedawać to jako produkt leczniczy. No, nie mogę sobie wziąć tutaj na przykład tej lampy. O, fajną lampę w ogóle mam. 140 zł. Na AliExpress. Zajebista. Nie mogę sobie wziąć tej lampy i powiedzieć, ej yo, mam leczniczą lampę. I sprzedawać to jako lecznicza lampa na, nie wiem, depresję, albo na coś innego. No, tak po prostu robić nie można. No, ale zobaczmy, co na to polskie prawo farmaceutyczne. Witam Ciebie, Stelios. Dzień dobry, Mops. Dzień dobry wszystkim widzom i słuchaczom kanału Weed Week. Dokładnie tak. Bardzo mi miło, że gościsz po raz kolejny. Prawie jesteś już takim stałym elementem naszych odcinków. Cieszę się z tego względu. Ja również się cieszę. Zawsze miło jest chwilę pogadać tutaj z dobrym kolegą, raczkującym raperem, można tak powiedzieć. Mój drogi, jakim raczkującym? Ja od rapu zaczynałem i teraz dopiero na YouTubie, ale to... Wszystko zaczyna się i kończy się na rapie, jak... Dokładnie tak. ...wijał pewien legendarny... MC. Dobra. Tak. Pogadałbym chętnie o tym nawet dalej, ale mamy poważny temat. Możemy odcinek zrobić o rapie, słuchaj. O rapie. Powiem, co wiem. No, to było ciekawe. Stelios, mój drogi, temat mamy dzisiaj nierapowy i bardzo poważny. Poważny dlatego, bo zresztą jak zobaczysz w odcinku później, motywowany listem pewnej czytelniczki, która kupiła sobie medyczną marihuanę na Allegro, będąc przeświadczona, że kupuje jakąś medyczną marihuanę, po prostu nie znała się za bardzo. Ja mam mamę pediatrę i pytałem się mamy, jak to w ogóle wygląda od strony jakby prawnej. Ona nie jest specjalistą prawa farmaceutycznego, ale powiedziała mi, no z tego, co mi wiadomo, Grzesiu, no to nie mogę sobie sprzedać medycznego kubka, nie mając papierów na to, że to jest medyczny kubek, bo tak to każdy mógłby sobie robić, więc moje pytanie, tu nie chodzi już o to, czy oni, czy takie aukcje jakieś przestępstwo popełniają i tak dalej, tylko jak to w ogóle wygląda od strony przepisów, od strony prawa farmaceutycznego i tak dalej. Tak, jest taka ustawa, prawo farmaceutyczne. W ustawie tej, w artykule drugim, punkt, już ci mówię, punkt 32, jest definicja produktu leczniczego. Produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez dane działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Co to w skrócie oznacza? Oznacza to, że kluczem dla ustalenia, czy mamy do czynienia z produktem leczniczym, jest sposób przedstawienia tej substancji przez przedsiębiorcę wprowadzającego tę substancję na rynek. Czyli jeżeli wezmę na przykład wodę i mówię, że ta woda jest lecznicza, bo nie wiem, gotowałem ją gdzieś i sprzedaję. Albo doktor Zięba ci sprzedał.
No to zachodzi wątpliwość, czy no, sposób przedstawiania przeze mnie tego produktu nie wpisuje mnie jako przedsiębiorcę w pojęcie produktu leczniczego. Tam jest oczywiście, no, zagadnienie jest dużo bardziej złożone niż wymagają tego, czy pozwalają na to w ogóle warunki tego odcinka niewątpliwie. Natomiast taką ciekawą też informację, to jest artykuł 3a, to są takie produkty z pogranicza. Do produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, w szczególności suplementu diety, produktu kosmetycznego lub wyrobu medycznego, określone odrębnymi przepisami, stosuje się przepisy niniejszej ustawy. Czyli jeżeli mamy taki produkt, który może być i suplementem, i kosmetykiem, coś, co jest na granicy, czyli tak zwane borderline products, stosujemy przepisy ustawy prawo farmaceutyczne, w skrócie. Produkt leczniczy no, musi przejść właściwą procedurę określoną w tej ustawie i w innych aktach prawnych, najogólniej rzecz ujmując, zaś ustawa prawo farmaceutyczne zawiera również przepisy karne na swoim końcu i z tych przepisów karnych wynika, że wprowadzanie, zaraz tam dojdę. Mhm. To zanim znajdziesz ten przepis, karny, tylko żeby jeszcze tak, czy ja to dobrze zrozumiałem, czyli jest to, przewiduje ta ustawa, znaczy to prawo farmaceutyczne przewiduje coś takiego, że jeżeli wprowadzam sobie medyczny kubek albo wodę, leczniczy, cokolwiek, na rynek, no to jest jakaś tam procedura, którą trzeba przejść, żeby udowodnić, że jest to lecznicze. W największym uproszczeniu tak, czyli jeżeli ja przedstawiam coś, przedstawiam jakiś produkt, że jest leczniczy, to tak, podlegam, okay. Przyjmuje się, że sprzedaję produkt leczniczy, a w konsekwencji no, konieczne są właściwe procedury dla produktu leczniczego, określone w odrębnych aktach okay. prawnych. Tak? I teraz, czyli jak sprzedajesz mi coś leczniczego, a według mnie to nie jest lecznicze, to mówię, pokaż na to papiery, jak ty nie będziesz umiał tego w postępowaniu pewnie jakimś tam złożonym, załóżmy karnym, udowodnić, no to może być to jakoś karane, tak? Postępowanie karne nie zostanie w ogóle wszczęte, jeżeli ja faktycznie handluję produktem leczniczym, bo wówczas dysponuję właściwymi dokumentami uprawniającymi mnie do obrotu takim produktem, tak? Artykuł 124 prawa farmaceutycznego. Kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, no i tutaj podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Czyli te kary nie są surowe, są, jak się okazuje, znacznie łagodniejsze nawet od kary za posiadanie konopi. Okay. Więc produkt leczniczy, no jednak jest to przestępstwo, tak? I tutaj decyduje sposób przedstawiania tego produktu w największym uproszczeniu. No i odnosząc się do twojego pytania, wiesz, no, medyczna marihuana jest pojęciem dosyć szerokim oczywiście, tak? Nie jest moją rolą rozstrzyganie, czy tytuł ogłoszenia może już świadczyć o tym, że ten przedsiębiorca wprowadza produkt leczniczy, czy nie. No, ważne tutaj będą również z pewnością treść samego ogłoszenia, czyli co wynika z tego ogłoszenia, czy tam są jakieś zapewnienia, że ten produkt leczy, jakieś określone schorzenia i tak dalej, tak? Okej. Okay. Więc no, zagadnienie jest złożone, natomiast to, czym powinny być produkty nazywane medyczną marihuaną, zdaje się, to są te produkty, które były dostępne w aptekach w ubiegłym roku, a w tym roku ich nie ma, czyli takie, które przeszły właściwe procedury. Tak, ja tą kwestię jeszcze dalej rozwinę w całym odcinku, chciałem tylko wiedzieć po prostu, jaki tam jest przepis, czy jest jakikolwiek przepis na to. Tak, nie więcej. Tak jest. No dobrze. 124 ustawy o prawo farmaceutyczne to jest ten przepis, który mówi o wprowadzaniu i wcześniejsza definicja, która mówi, czym jest ten produkt leczniczy. Mm-hmm. Okej. Okay. Dobrze, dziękuję ci uprzejmie. Jak będę miał sprawy, to będę się do ciebie zgłaszać i widzowie podobnie, jak macie jakieś różne problemy z tym naszym dość hardkorowym prawem, to Stelios służy pomocą w takich sprawach. Dzięki bardzo, Mops. Pozdrawiam z zamkniętej już dzisiaj prawie że Warszawy. Dokładnie tak.
Dobra, to strzałka. Lecę dalej z odcinkiem. No, dzisiaj udało się ze Steriosem w miarę szybko, krótko ogarnąć ten temat, a uwierzcie, było widmo godzinnej rozmowy, naprawdę. Dziękuję ci bardzo, Stelios, za pomoc. Moi drodzy, jak widzicie, kwestia jest złożona. Jeżeli chodzi o legalność takiego ogłoszenia, istotna jest tutaj jakby jego forma, informacje w nim zawarte, treść w nim zawarta. Nie mi to rozstrzygać, mi chodzi tutaj tylko i wyłącznie o użycie terminu medyczna marihuana, który został użyty do opisu danej aukcji, a przynajmniej tytułu danej aukcji. A taki tytuł w kontekście suszu konopi włóknistej CBD jest co najmniej nie na miejscu. No ale wchodząc w rolę czytelniczki, skuszony ogłoszeniem, które cudownie wykorzystało moją naiwność, niewiedzę i małe skillsy w poruszaniu się w sieci, postanowiłem zakupić sobie kilka suszów medycznej marihuany CBD oraz medyczny hasz CBD. Jednak zanim go zakupiłem, próbowałem uzyskać kilka informacji. Tutaj przedstawiam wam korespondencję z... Pisałem do chyba 4 sklepów, 2 pofatygowały się o odpowiedzi, zresztą zobaczcie sami. Witam. W tytule aukcji jest napisane medyczna marihuana. To ja piszę. Czy to rzeczywiście medyczna marihuana? Czy produkt ma zastosowanie lecznicze, na przykład przy leczeniu padaczki, zaburzeń snu, etc.? Proszę o informację. Pozdrawiam. Pierwszy sklep odpisuje. Witam. Co do zaburzeń snu, to tak. CBD zawarte w suszu pomaga poprawić jakość snu i ułatwia zasypianie. Pomaga także zrelaksować ciało, wpływa pozytywnie na stany stresu, napięcia oraz stany lękowe i reguluje ciśnienie krwi. To główne zalety suszu. Co do trudniejszych problemów, to jest na przykład padaczka, ból lub stany zapalne, zalecamy korzystanie z oleju CBD. Będzie on wiele bardziej efektywny przy leczeniu takich przypadłości. Tak więc dużo zależy od potrzeb klienta. Pełną ofertę znajdziecie tutaj. Pytałem się, czy to jest medyczna marihuana. Nie uzyskałem jasnej odpowiedzi. Nie okłamano mnie też do końca. Moi drodzy, mnie bardzo często pytają, czy gdzie kupić susz, czy olejek mi pomoże na to i na tamto i na siamto. Pytam się, jeżeli ktoś jest naprawdę chory, idź do lekarza, a nie kupuj jakiegoś mojego olejku, tylko skonsultuj się z lekarzem. I naprawdę, jeżeli macie takie potrzeby, jeżeli naprawdę jesteście chorzy na coś, idźcie, po prostu szukajcie lekarzy. Druga korespondencja. Tutaj już odbijaliśmy sobie piłeczkę 2 razy. Wysyłam zapytanie z aukcją, haszem medycznym. Witam, czy aukcja dotyczy medycznej marihuany? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Odpowiedź uzyskuję. Witam. Aukcja dotyczy hasz CBD Lemon Haze Plant of Life. Koniec przekazu. Nie skłamano, pokazali, do czego dotyczy, co nie zmienia faktu, że w tytule tej aukcji dalej było medyczna marihuana. I dalej. To dlaczego w opisie widnieje napis medyczna marihuana? Czy jest to susz medyczny? W opisie nie ma informacji, że jest to marihuana medyczna. Pozdrawiamy. No, w opisie aukcji rzeczywiście takiej informacji nie było. Ja to jak najbardziej czaję. Nikt tutaj nikogo nie okłamał. Mnie osobiście ta odpowiedź nie usatysfakcjonowała. Pozostawiam to do waszej indywidualnej oceny. Moi drodzy, tak więc tak. Zamówiłem sobie 2 rodzaje suszów medycznego CBD oraz haszyk medyczny CBD. Pokażę wam tutaj to na zbliżeniu. Są to w ogóle 2 rodzaje. Wyglądają one cholernie podobnie. Czekajcie chwilę. Tu jest jeden w cenie około, nie wiem, 30 czy 40 zł za gram. Jedyne co jest fajne, to stężenie CBD w tych suszach było takie normalne, około tam, nie wiem, 6% czy coś takiego, czyli nie jakieś z kosmosu wzięte 20% stężenia, bo nie ma takiej przemysłowej konopi włóknistej, która produkuje takie stężenia, a jeżeli jest, to jest to jakaś krzyżówka z indyjską i wtedy trzeba obniżać THC i według mnie taka roślina jest dużo bardziej uboga w profile terpenowe. Tu jest drugi susz, wyglądają one bardzo podobnie. No i tutaj mam haszyk. No, powiem tak. Moi drodzy. Wiem, że na wstępie mówiłem, że zaraz przejdziemy do testu. Ze względu na różne śmieszne historie związane z YouTube'em, nie chcę tutaj konsumować niczego, palić, wapować i tak dalej. Tuż przed nagraniem tego materiału próbowałem jeden, próbowałem drugi, próbowałem też tego haszyku. No powiem tak, wygląda to naprawdę bardzo fajnie, ślicznie pachnie, naprawdę bardzo fajnie smakowało, nie drapie w ogóle w gardło. Tak jak powiedziałem, to stężenie ma normalne, naprawdę bardzo fajne kwiaty. Te topy są
troszkę może przesuszone, powiedzmy, ale nie jakoś straszne. One tutaj leżały też dosyć długo bez worka, więc jak dostałem, były takie fajne, sprężyste, naprawdę ładnie pachnie, fajny aromat. Idealny zamiennik, jak dla mnie, na przykład na czas detoksu i różne ciężkie chwile, jeżeli chce się uspokoić, spoko, wszystko to działa. Ale moi drodzy, zwapowałem z dwa wapkapy wcześniej, przed nagraniem tego materiału i jednego bonia z tego oto tutaj haszyku. No i moi drodzy, nie wiem jak wy widzicie moje oczy, jak dla mnie na uleczonego nie wyglądam. Do zobaczenia za tydzień. Essa. Tweet, 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 tweet.